Dzień dobry, witamy was wszystkich pięknych, młodych i bogatych. Nazywam się Mirek Burnejko. Tutaj gdzieś jest Marcin Mazurek. O, to tam, tam. Marcin Mazurek. No i Maciej Lelusz. Witam serdecznie. Tak. Witamy w programie Progress Bar, czyli rozmowach o progresie w polskim IT przy naszym wirtualnym barze. Zdrowie panowie. Tak, dzisiaj kolejny zestaw piw. Dzisiaj odcinek numer 5 i mamy naprawdę z nami cudownego gościa, Marcina Mazurka z Allegro. Allegro tego no właśnie czego. Marcin, co to jest ty cały Allegro i czym ty tam się zajmujesz? O Boże Święty. Zawsze te pytania, nie? A podpisać ci płytę, nie? Nie, odblokuj mi konto, nie? You try to turn off, no? To jest ciekawe, nie? Bo Allegro, bardzo często ludzi zaskakuje, czym tak naprawdę jest Allegro. A Allegro to w tej chwili jest bardzo, jak na skalę polską, dosyć duża firma. W Poznaniu siedzi w granicach 1000-kilkuset osób, z czego w IT jest kilkaset osób. To jest pewnie jedna z większych infrastruktur takich typowo e-commerce'owo-internetowych, pewnie jedna z większych w Europie. No, robiące całkiem dobry biznes, nie? Kręcące się gdzieś w tym obszarze. Jak to się ładnie nazywa, wiodący biznes w tym obszarze e-commerce'u. Ale powiedz właśnie, co dobrego ty robisz w tym całym Allegro? Co ja robię? Ja odpowiadam za to, żeby to działało. Od strony sprzętowej, serwerowni, sieci, żeby to było widoczne w internecie. Jak nie klika Allegro, to z dużym prawdopodobieństwem jest to moja wina i mój telefon jest czerwony, nie? Spoko, ale to zajmujesz się utrzymaniem, wdrożeniami nowymi? Czym się zajmujesz? Ja zajmuję się sprzętem głównie. To, co nie jest developmentem takim sensu stricte samego serwisu, portalu Allegro, platformy Allegro, to jest moje. Cała reszta jest moja. Czyli cała infrastruktura, data center, sieć, internet, serwery, storage i wszystko dookoła tego jest moje. No i jakaś bliska współpraca z tym developmentem. No właśnie, bo chyba ta współpraca z developmentem tworzy tak naprawdę twoje stanowisko, co? Czy tak jesteście bardzo blisko? Tak. Znaczy, ja bez tego nie żyję, tak? To dzięki czemu kręci się Allegro, to jest, no, pomysł na biznes to jest jedna sprawa, ale dwa, rozwój tego portalu i tej platformy. To jest tych kilkuset deweloperów, którzy siedzi i wymyśla te nowe rzeczy i pracuje nad tym i rozwija. A ja mam to zadanie, to, żeby ich ta praca była jak najprostsza, jak najłatwiejsza, nie? Żeby im nie przeszkadzać. Jasne. A to jest tak, że Allegro buduje swoje rozwiązanie, następnie sprzedaje na rynku, czy tylko stosuje do swoich wewnętrznych potrzeb? Nie, ale znaczy, to zależy, w którym obszarze pomagać, nie? Oczywiście ta platforma e-commerce'owa jest nasza i jakoś jest tam zamknięta i tutaj się tym specjalnie nie dzielimy. Ale Allegro, tak jak jest już na rynku 15 lat, od 99 roku, 15 lat, to ono wyrosło na e-commerce, na open source, na tych wszystkich Fripsdach, Linuxach i Apache'ach i całym tym softcie na tych różnych otwartych licencjach. I dużo rzeczy tych, które budujemy, staramy się gdzieś udostępniać. My w tej chwili zaczęliśmy od jakiegoś czasu taki program w środku open source'owania takich rzeczy, które budujemy sami. Jak może słyszeliście, open source'owaliśmy taką największą rzecz chyba, którą wyprodukowaliśmy. To się nazywa Ralph. To jest taki soft, który na początku miał być softem do deployowania maszyn. Później to się przepoczwarzyło do software do inwentaryzacji maszyn i deploymentu. Później do budowania modeli finansowych. A w tej chwili to już robi i supporty, i licencje, i kupa innych rzeczy. Już jest chyba z 5 product ownerów, którzy siedzą wokół tego softu i patrzą, w którą stronę się rozwija. Piszą do nas ludzie z Japonii, z Chin, gdzieś z Doliny Krzemowej. AXA z nami rozwijała kawałek funkcjonalności, bo gdzieś im była potrzebna do zarządzania supportami. I my takie rzeczy trochę oddajemy do community, bo tak wyrosliśmy, tak ta firma wyrosła i trochę spłacamy długu takiego swojego. A powiedz mi, bo mówisz, że rozwinęliście się z open source'u, czyli mieliście takie zakorzenienie, że korzystacie z jakichś tam gotowych, ale otwartych, dostępnych mechanizmów, elementów, systemów, nie wiem, softu generalnie.
No i nagle stwierdziliście, że sobie to zmienicie i będziecie pisać własny soft. Jak wyglądała ta zmiana? Bo wiesz, bo dużo firm w Polsce staje przed takim problemem, czy to komercyjnym, czy też open source'owym, że korzystają z jakichś tam rozwiązań znalezionych, wiesz, w śmietniku internetu, nie? I nagle stwierdzają, że to już nie jest to, trochę się już nie czują w tych ciuszkach, by z tego wyskoczyli coś swojego. I jak się wam ta zmiana udała? To znaczy, czy wyrzuciliście całą firmę i zatrudniliście nowych ludzi, czy jednak było mniej patologicznie i zrobiliście to subtelniej? No nie, wiesz, też taka to była zmiana raczej ewolucyjna. W Allegro dosyć rewolucje są dosyć rzadkie, raczej są to ewolucje. I te potrzeby się zmieniają i my też dojrzewamy jako firma i jako IT dojrzewamy. I czasami, tak jak mówisz, te ciuchy stają się za ciasne i możesz się albo rozpychać i tutaj prosić o tu proszę mi poszerzyć, a tu proszę takie guziczki mi wstawić, albo rzucić te szmaty gdzieś tam na boki i wiesz co, zrobię sobie taki nowy, fajny garnitur, który będzie pasował do mnie. I Ralf był trochę takim garniturem. Myśmy trochę brali z open source'a, trochę kupiliśmy trochę rozwiązań i jak po jakimś tam czasie takiego męczenia się z tym stwierdziliśmy, że Boże Święty, to jest jakaś masakra, no to napiszmy sobie coś własnego. I my mamy bardzo dużo takich narzędzi wewnętrznych, które mamy po prostu pisanych pod siebie, bo one nam pasują. Takim już sztandarowym, najprostszym systemikiem, bo to była rzecz napisana w kilka dni, jest system do takich zakupów, który nam służy od 3 lat, a był napisany w 3 dni na kolanie przez jednego dewelopera, który stwierdził, że już dość ma tego po prostu klikania w systemach zakupowych naszych. Automatycznie pojawiły się odmiany tego, bo on był z GUI taki webowy, więc pojawiła się wersja tekstowa, pojawiło się od razu API do tego, pojawiła się jeszcze chyba ze 2 takie jakieś odmiany, bo po prostu można było i było wygodniej pewnym ludziom. Nie? Więc trochę jest tak, że jak nam zrobi się za ciasno, to budujemy coś własnego. Jasne. Ale nic na siłę oczywiście. Czy nie mieliście oporu materii wewnętrznego, żeby przeskoczyć w taki model budowania samemu i zatrudnienie armii? Chwała Bogu, nie. Nie, ale to wszystko jest robione z rozsądkiem. Nie? Kiedy widzimy, że czegoś nie ma na siłę wynajdywać i, nie wiem, odkrywać, to tego nie robimy. Nie? Jak już ktoś, kto koło wynalazł, to my tego koła już nie szukamy. Nie? Nie budujemy własnych switchy i routerów, bo nie mamy tej skali, jaką ma Google i Facebook i pewnie jeszcze trochę nie będziemy mieć, ale robimy takie rzeczy na naszą miarę, jeśli to rzeczywiście ma sens. Więc teraz raczej z rozsądkiem podchodzimy do tego. Marcin, wiesz co, pozwól, że ci takie zadam. Mi strasznie zależy na jednej odpowiedzi, która pewnie ma gdzieś w głowie, czyli to, jak to wszystko, do czego wy doszliście w Allegro, można wrzucać na polski rynek do naszych, moich i Maćka klientów, nie? Bo jednak wy poszliście w ogóle w taki świat abstrakcyjny dla polskiego rynku, czyli Agile Development, DevOpsi, inne rzeczy. W ogóle spotkałem się ostatnio z kolegą z Allegro, moim dobrym przyjacielem, Michałem, pozdrawiam, i mówi, że on w ogóle woli pracować w Allegro niż na przykład w Google. On słyszy, jak pracuje się w Google, w Allegro i w Allegro o wiele lepiej. Jak wy do tego doszliście? Kto wam, nie wiem, no co pozwoli. Się dzieje w tym całym Allegro? Kto wam pozwoli? Kto wam pozwoli? Kto wam na to pozwoli? Mentalno. Kto wam zawrócił Wisłę, słuchajcie, w mentalności polskiej? Wiesz, ja z tymi DevOpsami to ja jestem gdzieś jakoś tak związany już od lat tak naprawdę, jak sobie szukałem, bo myśmy przechodzili z tymi DevOpsami taką głęboką, świadomą ewolucję w ostatnich 2 latach, że tak, że to jest ten kierunek, że chcemy, nie? Ale ja gdzieś kiedyś, dawno temu udało mi się pojechać na konferencję do Santa Clary, gdzie jest taka sztandarowa konferencja dla firm, które budują serwisy w internecie, Velocity. Ją zbudowali Steve Soders, to jest taki guru od wydajności websajtów, on pracował w Google, pracował w Yahoo, w tej chwili nawet nie wiem, gdzie on tam siedzi. I jeszcze kilku gości z Opscode'u. I tam była taka prezentacja gości z Flickera o DevOpsach. W ogóle co to jest, że stał jeden gość już w developmentu, infrastruktury i że tutaj nie można się gryźć, tylko raczej współpracować. To był 2009 rok, nie? I jakoś tak, myśmy tak siedzieli, ale my kurde siedzimy na tym jakimś jednym piętrze, tutaj deweloperzy, tu admini, jakoś tam się nie gryziemy, tylko jak się coś sypie, no to pracujemy razem, nie? My tych DevOpsów w sumie mamy, nie? To więc o co chodzi? Później jak firma zaczęła rosnąć, jak z kilkudziesięciu ludzi w IT zrobiło się kilkuset ludzi w IT, to myśmy faktycznie, te drogi nam się troszeczkę rozeszły, nie? I myśmy zaczęli szukać tej drogi do DevOpsowej, żeby z powrotem to ściągnąć. W międzyczasie wydarzyła nam się ta rewolucja agile'owo-scrumowa, co nas też trochę jakoś tam poturbowało, ale jakoś tak musieliśmy wrócić do korzeni.
Bo kiedyś tak mieliśmy, nie? Że ja wiedziałem dokładnie, w którym kawałku kodu co się dzieje i jak coś się sypie, to pewnie to jest gdzieś w tym kawałku kodu i trzeba zadzwonić po Sławka, bo Sławek tam grzebie najczęściej. Nie? I trochę musieliśmy wrócić do tych czasów, gdzie są takie małe zespoły interdyscyplinarne, które odpowiadają za konkretne kawałki platformy, czyli takie te typowe zespoły DevOpsowe z dawnych czasów, gdzie admini wiedzą, co jest w kodzie, a deweloperzy wiedzą, na których serwerach to stoi i jak sobie poradzić, żeby nie budzić adminów o 4 nad ranem. Ale to poczekaj, czyli te zespoły deweloperów pracują praktycznie ramię w ramię w jednym zespołem z działami operacyjnymi? Tak staramy się robić. Im bliżej, tym lepiej. Nie? To oczywiście nie jest tak do końca możliwe, bo tych adminów jest znacznie mniej i chcemy, żeby ich było jak najmniej, ale chcemy, żeby te zespoły deweloperskie raz, żeby pracowały jak najbliżej takich opsów, czyli ludzi, adminów, ludzi od infrastruktury, a najlepiej, żeby mieli takie narzędzia i taką wiedzę i umiejętności, żeby w ogóle nie potrzebowali adminów. To jest taki model, to jest takim wymarzonym modelem. No i tu jest właśnie, wiesz, to jest coś, z czym zawsze rozmawiam z ludźmi ze swoich zespołów i to słuchajcie, to jest tak, że jak korzystacie z infrastruktury Amazona, czy ktokolwiek was rozmawiał z ludźmi z Amazona, z IT, no, albo słusznie, z Google? Nie, bo to pewnie oni nie mówią po angielsku pewnie, nie? I są drodzy. Tam nie ma takiej potrzeby i taki model byłby najlepszy. Pozwólmy adminom robić to, co robią najlepiej. Dajmy narzędzia deweloperom. Do tego to się sprowadza, tak? Wszystko niech się dzieje po prostu, tylko pilnujmy, żeby to się działo w dobrym kierunku. Nie, no wiesz, to chodzi chyba o skalę, nie? Bo generalnie tak mi się wydaje, że wiesz, no admini są w pewnym momencie trochę wąskim gardłem, kiedy skala z rozwiązania, wiesz, rośnie ponad miarę jednego człowieka, nie? Jakby potrzebuje innych narzędzi. Problemy systemów ticketowych, rosnących kolejek, czasów odpowiedzi na tikety, a weź mi tam, zrób mi, bo ja 2 tygodnie temu założyłem ticket, no to chyba są problemy, z którymi zderza się każda firma i coś musi z tym zrobić i w którymś kierunku pójść. Albo dotrudnić ludzi, albo zmienić tych ludzi, albo wypracować pewne procesy takie automatyzacji, optymalizacji, żeby to szło, a najlepiej, żeby się samo działo. Dlatego myśmy na przykład my używamy Puppeta wewnętrznie do zarządzania infrastrukturą, konfiguracją. Zrobiliśmy masę, dziesiątki szkoleń, chłopaki z infry robili dla deweloperów, żeby oni mogli sami sobie konfigurację robić. I z Bogiem, bo mamy code review, ktoś tam akceptuje ten kod, że ta zmiana rzeczywiście jest koszerna i ona może wejść na produkcję i tutaj się nic nie wydarzy. Więc no, to jest gdzieś ten kierunek. Czy to jest taki... Słuchaj Marcin, ale czy... No, Maciek, proszę. Jedną szybką rzecz tylko. Powiedz mi, to też wygląda tak, że pozostaje wam taki schemat, że jest jakiś pewnych kilku senior administratorów, tak, którzy ogarniają tę infrastrukturę z punktu widzenia no, samej architektury, samego, no jakby działania całego tego systemu. Oni stwierdzają, że wiesz, że poprawka jest koszerna, natomiast jest ich na tyle niewielu, ile było powiedzmy na samym początku, albo tylu, ilu tam jest potrzebnych do zarządzania taką infrastrukturą z takimi narzędziami, jakie stworzył im DevOpsi. Tak. Mhm. To tak u was wygląda, czy raczej... Staramy się iść bardziej w jakość i wiedzę tych ludzi niż w ich ilość, bo ta ilość nam niczym nie pomaga, to się staje coraz większa taka ślamazarna maszyna tylko. To taki odwrotnie azjatycki styl macie. No trochę tak, nie w milionach, nie raczej w małych grupach, nie po kilka osób albo kilkanaście. My też nie wymyślamy tutaj niczego nowego. Oglądamy się, jak to robi Google, rozmawiamy z chłopakami z Facebooka. Jak tylko zdarzy nam się dorwać kogoś albo z naszych pracowników, którzy poszli gdzieś do tych firm, to pytamy ich, jak to jest. Nie? Facebook też ma taką funkcję SRS, Service Reliability chyba Engineers, którzy tak naprawdę produkty się gdzieś tam tworzą, jakiś fragment tego Facebooka się tam tworzy w zespole i oni są w miarę samowystarczalni. Oni nie wiedzą nawet, jak się sieć robi, jak się serwery. Mają to, mają narzędzia, deployują, uruchamiają. Dopiero jak bardzo naknocą, albo ktoś stwierdzi, ale 300 serwerów, żeby tam coś się pojawiało, no to chyba to jest jakaś przesada, nie? No to wrzucany jest tam taki SRE, patrzy, słuchajcie, tu zmieńcie i będziecie mieli 30 serwerów zamiast 300. I wyskakuje z zespołu. No i my trochę też próbujemy w tym kierunku działać, tak? Że mam takich ludzi, którzy mają dużą wiedzę a propos wydajności systemu, i mamy zespoły produktowe, które pracują nad jakimś produktem. Czasami ktoś się musi przykleić do nich na dłuższą chwilę, czasami musi tam zostać, bo to jest jakaś specyficzna funkcjonalność, a czasami wejść tylko na chwilę, coś pomóc i wyjść z tego zespołu. To nie jest nic nowego. Świat już to robi od lat. Nie?
A powiedz mi, nie zdarzyła Wam się taka sytuacja, że, bo w poprzednim odcinku spotkaliśmy się z kolegą, który był geniuszem sieciowym i on powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy. Taki przykład podał. Czy nie zdarzyła Wam się sytuacja, że po pół roku developmentu któryś z Waszych programistów albo któryś z zespołów odkrył coś, co już 20 lat temu zostało odkryte? Wiesz, bo nie miał tego, wiesz, superwajzora, nie? Który odpowiednio wcześniej... No oczywiście, że to się zdarza, to się w kółko zdarza, wiesz, i to w każdym zespole się tak zdarza, nie? Ktoś tam kombinuje, przyjdzie jakaś jedna osoba, która, ty, no stary, ale to już dawno ktoś wymyślił, nie? Po co ty to robisz w ogóle? A w tamtym zespole to już robił to od 2 lat, nie? Już to jest zrobione i działa. Mamy takie, no ale przy takiej, przy pewnej skali, a skalę już jakoś tam mamy kilkuset osób, to się ciągle zdarza, nie? Po co ty to robisz, nie? Wiesz, takie facepalmy to się trafiają, no ale to się zdarza po prostu. Marcin, słuchaj, jeszcze ja bym wrócił do jednego wcześniejszego pytania, czyli dlaczego tak ci twoi ludzie uwielbiają do ciebie pracować? Co tam dobrego im robisz? Ja. Czy chodzi o te szkolenia, czy o wolne godziny? Ta firma jest dosyć specyficzna. Ja też bardzo się cieszę i na każdym spotkaniu podkreślam, że naprawdę, i moja żona też ma mi to za złe, że ja naprawdę jestem związany jakoś trochę tak z Allegro, trochę bardziej niż profesjonalnie. To jest fajna firma. Tam są bardzo fajni ludzie. Ja miałem okazję pracować z ludźmi, którzy naprawdę budowali kawałek polskiego takiego webowego internetu. Ta skala też jest taka, że no w Polsce nie ma wiele takich serwisów, które pozwalałyby pracować w takiej skali, gdzie możesz spokojnie wejść w dyskusję z gośćmi z Facebooka, z Google i specjalnie się nie szczypać, nie? Że robisz jakieś totalną siarę, nie? Tylko rzeczywiście mogę sobie pogadać z chłopakami, jak wy to robicie, my robimy tak, a my tak, a my tak, nie? To jest coś unikatowego w Polsce, moim zdaniem. To, że my nie jesteśmy taką typową korporacją, nie wiem, jakimś koncernem farmaceutycznym, jakąś dużą firmą ubezpieczeniową albo bankiem, to też pozwala na pewien taki styl pracy trochę inny, trochę luźny. Począwszy od takich pierdół, że tak, że każdy w firmie jest na ty, jak się wchodzi, to jak ktoś mówi per pan, to wiadomo, że to jest gość, albo przyszedł jakiś handlowiec z jakiejś firmy i próbuje coś sprzedać, nie? Ludzie w krawatach, wiadomo, że to jest ktoś obcy albo konsultant, bo to wiadomo, że ktoś jest obcy i trzeba uważać, co się mówi, nie? Ma ta firma pewną kulturę, która jest kultywowana i ona się zmienia, bo ta firma rośnie. Ja jak przyszedłem do Allegro, to tam było 100 osób chyba i znałem wszystkich. A teraz jest, nie wiem, w samym Poznaniu siedzi z 1000 paręset osób, trochę ponad 100 osób w Warszawie, może 200 osób, w Toruniu też pewnie z 200 osób, we Wrocławiu i w całej Europie. Nie? Więc to się zrobiła duża firma, ale gdzieś ta kultura tej firmy została. No i można bawić się tymi takimi zabawkami, robiąc fajny biznes. Nie? Czyli nie szkolenia, nie dodatkowe urlopy, tylko kultura pracy i możliwości szalonej pracy i rozwoju. Moim zdaniem tak. Nie? Szkolenia... No, sami wiecie, jak człowiek, to są tak zwane, kurczę, to są tak zwane, jak mnie kiedyś taki starszy admin uczył Linuxa i mówił, wiesz Marcin, to są tak naprawdę dupo godziny przed konsolą, nie? Jak nie wysiedzisz, to się nie nauczysz, żadne szkolenie ci tego nie nauczy. No bo nikt się nie nauczy w 4 czy w 5 dni, jak się zarządza, nie wiem, jakąś dużą siecią u operatora, bo to jest niemożliwe. To jest tak naprawdę twój czas, który spędzisz przed konsolą i grzebiąc, i dłubiąc, programując, próbując, ucząc się z książek, nie wiem. Teraz wszyscy admini, wiesz, powinni mieć na półce książkę, tak jak mówiliście, rozmawialiście z Łukaszem o Pythonie, tak, i każdy powinien dłubać sobie i coś tam się uczyć, bo ten kierunek gdzieś. To jest nasz czas, który trzeba poświęcić. Ja, ta firma daje te możliwości i jeszcze z tego korzysta, potrafi z tego skorzystać, z tych takich rzeczy. I to jest fajne. Maciek, ja mam do ciebie pytanie. Znasz jeszcze jakieś takie firmy, które mają takie podejście jak Allegro w Polsce? Nie odpowiem na to pytanie. A to już, czemu? Szczerze cię pytam, musisz odpowiedzieć. Znaczy, wiesz, zależy którą część, nie? Bo jeżeli mówimy o projektowaniu swoich własnych rozwiązań, to nie jest tego wiele, tak jak Marcin tutaj powiedział, nie? Natomiast z podejściem do, tak powiem, kultury pracy, to się zmienia na lepsze, nie? Tak, ostatnio właśnie, w tym tygodniu byliśmy na takim spotkaniu z jednym z partnerów. Wchodzimy, firma zajmuje się oil, gaz, w ogóle masakra, ciężki klimat, wszyscy w garniturach, ale tylko na wejściu. Wchodzi się do następnego pokoju, kiedy już zaczyna się firma, to taka faktycznie, gdzie pracują ludzie,
zrobiona z klocków Lego platforma wiertnicza. No i już w ogóle zupełnie inny klimat. Jakby wejście jest takie, że się zderza się z jakimś tam monolitem korporacyjnym, następnie za chwilę okazuje się, że to jest dla ludzi, no bo oni tam de facto pracują i oni są motorem napędowym tej firmy. To się powoli zmienia. Ale żeby powiedzieć, że jest to rewolucja, nie. Marcin, a jak ty to widzisz? Dla mnie trochę się zaczyna dziać rewolucja. Wiecie, tutaj ja już na siebie patrzę jak na trochę emeryta dinozaura. Jestem jednym z najstarszych roczników, wiecie, w mojej firmie. I ci ludzie, którzy przychodzą, zupełnie inaczej patrzą trochę na świat. Ten rynek nas się trochę zwęził, świat się stał bardzo mały. Ludzie potrafią pracować, stając z łóżka w Poznaniu dla Red Hata, dla Google, dla Facebooka, dla różnych wielu firm, które tą kulturę budują. I mam bardzo dużo kolegów, znajomych, którzy pracują w całym świecie, czasami wyjeżdżając z Poznania, czasami nie wyjeżdżając z Poznania. Więc ta kultura po prostu się do nas wlewa drzwiami, oknami, nie wiem, przez Skype'a, przez różne inne narzędzia, hangouty i inne cuda. I to czuć, to widać w tych małych startupach, które w Polsce się też zaczynają pojawiać, czy to są startupy z Poznania, czy to są z Warszawy, czy z Krakowa, tam gdzie prężnie Andrzej Targosz działa. Pozdrawiam Andrzeja. To jest czuć tą nową kulturę i to się po prostu dzieje, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I to trochę widać. I część tych takich ludzi, powiedzmy, z tej naszej epoki IT, którzy się wychowali na konsoli Cisco i uczyli się tego na routerkach 1005 starszych, to muszą to ogarnąć, albo muszą to zrozumieć, jeśli chcą się w tym świecie odnaleźć. Tak jak, nie wiem, czy widzieliście prezentację Przemka Grygla, na którym z plnogów ostatnich, nie wiem, czy ostatnich, czy przedostatnich. OpenStacku. Jak on pokazywał, jak instaluje w przeciągu prezentacji całą instalację OpenStacka, w zasadzie coś tam wrzucił, poklikał, tutaj opowiadał OpenStacku, a z tyłu mu się cała rzecz wydarzyła i w zasadzie miał sieć zbudowaną, tu mógł sobie poklikać VM-ki. I tak słyszałem komentarze kilku takich hardkorowych inżynierów, nie, to takie klikanie, mówi konsoli, tam nie ma, tam w ogóle siara jakaś, nie? Ale ten świat się tak zmienia i te firmy, które już zauważyły tę zmianę, tak chcą działać. One już naprawdę chcą mieć tam gdzieś w backendzie jakichś inżynierów, którzy utrzymują, a tu dla ludzi ma być to proste, łatwe, przyjemne, szybkie, takie, żeby ten biznes mógł po prostu szybko reagować na zmiany. To tak wygląda, tak mi się wydaje. Ale oczywiście to miejsce dla tych takich hardkorowych inżynierów jest. Jest, tylko że ono się bardzo ograniczyło i bardzo wyspecjalizowało. Oni muszą być naprawdę w tej chwili dobrze, dosyć mieć szerokie pole widzenia z mojej perspektywy. A jak to wygląda jeszcze z twojej perspektywy, tak jak ty mówisz, z tymi hardkorowymi inżynierami, czy oni powstają z tych nowych, bo ty masz do czynienia może więcej niż z najmłodszym pokoleniem w IT, no nie? Chodzi zaraz po studiach albo chwilę po tym, pracując gdzieś, pojawia się w Allegro, zaczyna swoją karierę w IT. Czy to są osoby, które chcą pójść w hardcore, czy jednak pozostać w takich elementach, wiesz, startupowych, nowoczesnych, pytonki, zabawki, wiesz, klikanko, nie? Czy jednak zdarzają się tacy goście piwnicowcy tacy, no nie? Którzy, wiesz, krociasta koszula, nie, i konsola, nie, i ducie tam, wiesz, 20 godzin na dobę. I jedyne dziewczyny, z jakimi chodzą na imprezy, to wiesz, to te, które się ładują od góry, nie do dołu, bo nie z pikseli się wyłaniają, nie? Czy jeszcze są hardkorowi goście, którzy zastąpią tych, którzy wymrą, nie? Są i oni są potrzebni, tylko nie w takich firmach jak Allegro. Oni są potrzebni. Ja ostatnio byłem, pół roku temu byłem w Londynie. Jest taka impreza robiona notabene przez Belga DevOps Days. On wymyślił taką imprezę, gdzie ludzie się schodzą. To jest bardzo fajna formuła konferencji, taka unconference, gdzie są jakieś tam dwa wykłady, jest jakaś tam superstar, jest lunch, a później ludzie zapisują na tablicy tematy, o jakich chcieliby pogadać. Ja będę w sali pierwszej, ja w drugiej, ja w trzeciej, ja w czwartej, ja w piątej i gadamy sobie. Nie? I tam no, po prostu masakra. Wszyscy ludzie gadają o tym, co mają problemy, jak ludzie rozwiązują. No i jeden z tych tematów był właśnie DevOps w Enterprise. No i tam gościu z jakiegoś ministerstwa UK opowiadał, że no tak, ale im w ministerstwie to jest dosyć trudno i oni potrzebują tego hardkorowego, sierżmężnego takiego IT jeszcze. I jeszcze będą trochę potrzebować. No bo te wszystkie regulacje, wymagania, kobity, audyty i cuda. Więc myślę, że wydaje mi się, że jest dużo jeszcze miejsca takiego, aczkolwiek to miejsce trochę maleje i trochę się kurczy.
Więc wydaje mi się, że w dobrym interesie tych takich hardkorowych adminów jest troszeczkę rozejrzenia się, co się na świecie dzieje. I w Allegro raczej szukamy tych, którzy już mają troszeczkę szersze pojęcie. Jak przychodzą, to pytamy ich też, czy potrafią Pythona, czy potrafią Perla, czy w ogóle potrafią programować, czy rozumieją, po co w ogóle to robią, że instalowanie routera i Cisco nie jest wartością samo w sobie, czy jakiegokolwiek innego sprzętu, że nie instaluje się po to, żeby on działał, tylko instaluje się go po coś, że za tym są jacyś ludzie, którzy później z tego korzystają, a na końcu za tym są jakieś pieniądze, które się z tego dzieją, tak naprawdę. Więc troszeczkę to IT dojrzało, tak mi się wydaje. Tak osiąga światowy poziom. Jak ja sobie tak zestawiam i też jak jeżdżę po różnych eventach i tak rozmawiam z moimi kolegami, którzy też jeżdżą po świecie, bo staramy się podglądać, jak różne firmy na świecie to robią, to my już naprawdę nie mamy się czego wstydzić w Polsce, w bardzo wielu firmach. Jak mówicie o takich firmach, które już robią w ten sposób, to jest Onet świetnym przykładem. Wirtualna bardzo fajne rzeczy robi. Agora bardzo świetne rzeczy robi. No niestety naszej klasie gdzieś tam tak gdzieś ten się rynek kurczy, ale oni też robili genialne rzeczy. Chłopaki robili fantastyczne tam rzeczy i naprawdę wyskoczyli w pewnym momencie technologicznie przed cały rynek, tak mi się wydaje. Tego pana Gąbka jakoś opanowali mnie i udało im się ten serwis przy takim ultradynamicznym rozwoju utrzymać, nie? Na powierzchni. Ja pamiętam takie czasy, gdzie w Allegro, wiesz, gdzie weekend, kiedy serwis działał, to był wygrany weekend, nie? Zawarł. Tak serwis... Marcin, poruszyłeś tu bardzo istotny temat, bo mamy dzisiaj sierpień już teraz. Wy się cały czas rozwijacie, nasza kasa też się rozwijała, trochę teraz może przyhamowała, tak? Mm-hmm. Natomiast mówisz, że wam jeszcze jest daleko do Facebooka i do Google'a, nie? I teraz pytanie jest takie, co ty jako dyrektor tego całego działu zamierzasz zrobić dobrego jeszcze, żeby właśnie dogonić, a nawet może przegonić tych tam na górze? Tylko wiesz co, ja nie wiem, czy my się z nimi ścigamy. My jesteśmy w zupełnie innym rynku, mamy zupełnie inne, jak to się mówi u handlowców, target. Mamy zupełnie innych odbiorców tego naszego produktu. Jesteśmy skupieni tutaj na Europie Wschodniej, na tych rynkach Europy Wschodniej i tutaj rozwijamy tę naszą platformę. Czy my chcemy być Facebookiem? Nie, bo my nie mamy takie potrzeby. Ale nie, Marcin, może inaczej. Chodzi mi po prostu o ten nawet sam dział infrastruktury. Tak, czy już osiągnęliście wszystko? Nie, absolutnie. Czy jeszcze się rozwijacie? My się ciągle rozwijamy i ciągle się uczymy. Patrzymy, słuchamy, rozmawiamy. W zeszłym tygodniu zapraszaliśmy chłopaków ze Spotify'a, którzy pokazywali nam, jak używają swoich klasów hadupowych. Iwan Popelniak ostatnio zrobił podcasta z chłopakiem, z sieciowcem, jakimś Hiszpanem, który Ansible, takim narzędziem do zarządzania serwerami, konfiguruje swoje switche. Napisałem do kolesia, koleś mi napisał, no to wpadnijcie do Sztokholmu, to pogadamy, to pokażemy wam, jak to robimy, a wy pokażecie, co wy robicie, nie? To jest takie środowisko, że tam jest ciągle coś do zrobienia i ciągle są nowi kolesie, którzy wymyślają nowe rzeczy. No, Vagrant, Docker i tego typu historie to są rzeczy sprzed, które mają rok, może dwa lata, a po prostu jest jakieś totalne szaleństwo, nie? Docker to w ogóle, jak nie znasz Dockera, to jesteś niczym w tej chwili, nie? W Kalifornii to już zupełnie. Nie znasz Dockera, jesteś nikim. Nie? Najlepiej byś programował w Go, Vagrant, Docker, a tam serwery, że potrafisz instalować, no dobra, nie, no słyszałem o takich ludziach, którzy potrafią, nie? Rewelacja. No to nas czeka chyba, nie? Tak naprawdę. No to nas czeka, wiecie. I tak trochę jest. Oni mają trochę więcej tej historii. Ja kiedyś ostatnio, czytałem taki artykuł, Werner Vogels napisał taki artykuł, jak oni zmieniali Amazona, jak rozbijali Amazona z monolitu na serwisy i tak sobie czytam i taki podjarany jestem, kurde, no super, mega. Dokładnie to, co byśmy chcieli zrobić i to, co robimy, jesteśmy w super kierunku, nie? Dopóki ja tak patrzę na datę 2006. To jest trochę taka perspektywa, nie? Też jak kiedyś byłem na jakiejś konferencji takiej a propos data center, kiedy gdzieś tam szukaliśmy, jak budować data center, w sensie jak deployować. Pojechaliśmy na konferencję, żeby trochę podpatrzeć, jak to się na świecie robi. To z kumplem byliśmy najmłodszymi uczestnikami tej konferencji, a już miałem 30 parę lat, więc już nie byłem jakimś tam szczypiorkiem. A panowie świętowali, jedna z firm, 40-lecie istnienia firmy, bo budują 40 lat data center. No to trochę mamy do nadrobienia jednak, nie? Technologicznie.
Ale nadrabiamy bardzo skutecznie, moim zdaniem. I nie mamy się czego wstydzić, nie? Jak jeździmy na jakieś konferencje, czasami próbujemy prezentować, czy ja, czy moi koledzy, to nie ma siary. Nie ma siary. A powiedz mi, czy czujesz się odosobniony na polskim rynku? Czy poza tymi kilkoma firmami, które wymieniłeś, ktoś jeszcze tak naprawdę jest tym liderem takich nowych rozwiązań? I czy jest z kim rozmawiać? Pod kątem wielkości infrastruktury z niewieloma firmami, bo wydaje mi się, że telekomy, banki, tego typu instytucje mają troszeczkę inne problemy i troszeczkę inaczej podchodzą do pewnych rozwiązań. Pod kątem jak gdyby wybierania rozwiązań, te małe startupy są niesamowite i ludzie w tych małych startupach, to co wymyślają i to z jakimi rozwiązaniami przychodzą, to po prostu czacha dymi. Gościu po prostu z niczego zrobił coś, co działa, jest tanie, samo się skaluje, jak padnie, to za chwilę się podniesie. Kurde, bomba, nie? Bomba. I wtedy nie kleisz takiej wielkiej kupy, która ci się sama podniesie, budujesz swój produkt z małych serwisików, z właśnie takich gości, którzy zbudowali startupik, który sobie po prostu żyje własnym życiem, bo w tej chwili to już można zrobić. I tacy ludzie są, coraz więcej ich jest. Właśnie dlatego, że siedzą na YouTubach, jeżdżą po konferencjach, jeżdżą po jakichś startup daysach, jeżdżą na Bitspiration, jeżdżą na Pnogi, jeżdżą na Atmosfery, na wszystkie te eventy, na których rzeczywiście się coś pokazuje ciekawego. Nie? To się dzieje. Marcin, czyli co, dzięki tym małym startupom, takim filmom jak wasza, ten progres z tym naszym polskim IT jednak istnieje. Moim zdaniem istnieje olbrzymi, nie? Moim zdaniem istnieje olbrzymi. To, co się działo kilka lat temu, co się dzieje w tej chwili, na jakich ludzi można trafić, jakie firmy się u nas zadomawiają, pogrzebiecie po rynku i zaczniecie szukać pracowników i jak zobaczycie, z kim musicie konkurować na rynku pracy, jak szukacie ludzi właśnie do takich serwisów, takich webscale, no to robimy naprawdę fajne rzeczy. No i dzisiaj czytam jakiś artykuł o Facebooku, tylko nie wiem, ile jest w tym prawdy, że drugą narodowością w Facebooku tych inżynierów, production engineers po Hindusach, to są Polacy. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale no ja znam przynajmniej kilka osób, które w Facebooku pracują, zaległo pracuje dwie takie, które znam, ode mnie z działu. Więc naprawdę jest nas tam dużo, nie? I robią rzeczy już naprawdę takim, no kurde, no nie wiem, no, czy można coś w tym biznesie jeszcze tak osiągnąć od strony IT, nie od strony biznesowej, coś wyżej, fajniejszego robić, nie? To jest sam miód, nie? Dla ludzi w IT, takim z internetem związanych. Wiesz, powiem ci, że przyjemnie usłyszeć takie słowa. Bardzo, jest bardzo miło. To mimo. Rzecz, która jest budująca, że idziemy w dobrą stronę, wielu ludzi z pomysłem pojawia się na rynku i wiesz, i przedstawia idee, które są jakościowo odpowiadające klasie światowej. No miło coś takiego usłyszeć. No bo od strony z SMB i rynków małych, no wciąż jesteśmy troszeczkę, wiesz, gdzie by to powiedzieć, no w Grenlandii, no myślę, że to jest dobre miejsce, wiesz co, jest trochę terenu, nie? Ale też firmy się zmieniają, ale wiesz co, też firmy się zmieniają, nie? Już nie ma takiego budowania, że teraz każdy kupuje sobie mały serwerek, stawia go tutaj, nie, właśnie wszyscy zaczynają ludzie odkrywać serwisy, które zostały dla nich zbudowane, to też widać i to jest bardzo fajne i myślę, że warto o tym powiedzieć, że nawet jeżeli wytworzycie coś takiego dużego dla siebie, to też są rozwiązania, które są fenomenalne, skrojone na nieco mniejszą miarę, również dostępne. I co fajne, ludzie się tym interesują. I absolutnie, wiesz, i to jest coś, z czego my też korzystamy. My też nie wszystko budujemy. My korzystamy z jakichś takich rozwiązań, które są zbudowane, są fajne i po prostu są sexy, są użyteczne i nie musimy tego poświęcać czasu. F5, tak, używamy Haproxy, tak, rozglądamy się za innymi rozwiązaniami, tak, używamy, macamy te wszystkie rozwiązania warnisze i staramy się wspierać te projekty. To się dzieje, nie? I to jest fajne. Te małe firmy, znaczy ja patrzę od tej strony infrastruktury, od strony takiego twardego IT, ale jak słucham moich kolegów, którzy jeżdżą po takich typowo agile'owych konferencjach, to nie mówisz, Mazek, jest kilka tych firm na świecie, które robią naprawdę fajne rzeczy, jak Spotify, którzy bardzo fajnie tego agile'a jakoś tak wdrożyli u siebie, ale jest kilka takich firm, które naprawdę po prostu są w głębokiej dolinie, a są w samym środku Kalifornii, nie? Słuchajcie, panowie, będziemy kończyć powoli, ale Marcin, jedno pytanie na zakończenie. Czy zobaczymy cię na najnowszym PLNOG-u w Krakowie? Znaczy, ja bym bardzo chciał, na pewno przyjadę, jak mi tylko rodzinna sytuacja pozwoli, bo za 2 miesiące będę miał córeczkę.
Gratulacje. No, dzięki wielkie. A bardzo bym chciał, jeśli nie osobiście, to właśnie bardzo chcę namówić Andrzeja i tego chłopaka ze Spotify, żeby pokazał, jak się robi sieć w takich właśnie firmach jak Spotify. I myślę, że to się uda. Trzymajcie kciuki, żeby się chłopaka udało namówić na przyjazd do Polski i pokazania tego, jak to się robi. To jest... Ja mam taką swoją prywatną misję, że obok tego takiego twardego sieciowego środowiska, ja chcę też pokazać te sieci, jak się robi troszeczkę w innych miejscach. Nie tylko w tych takich enterprise'owych sieciach. To panowie, trzymamy kciuki. Marcin, dziękujemy ci bardzo za ten czas. Naprawdę. Dzięki. Rewelacja. Dzięki wielkie. Dziękujemy. No i do co? Zobaczenia. I do zobaczenia. No, do zobaczenia. Do usłyszenia. No i zapraszamy za 2 tygodnie, jak zwykle. Po 20 tak w czwartek. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Na razie. Cześć.